Dzisiaj postaram się Was zaciągnąć na niestety ciemną stronę mocy naszej branży. Przeniesiemy się do projektów, przy których nikt nie chce pracować. No, przełącza się. Nazywam się Mariusz, na co dzień pracuję w firmie Excalibur. Jak widać, także rekrutujemy, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Stoiska już niestety zwinęliśmy, ale jeszcze kilka osób zostało, zatem proszę po prostu podchodzić. No to zacznijmy z tematem. Czym jest w ogóle legacy? Można by o tym mówić długo. Wymieniłem tam sporo punktów, czym się to charakteryzuje. No ale jeżeli projekt nie umarł, ktoś w niego inwestuje, to czym się cechuje legacy, które ktoś rozwija, którego punktu tutaj brakuje? Podpowiem, że to jest rzecz pozytywna, nie negatywna. Do wygrania wejściówka. Coś jeszcze ważniejszego. Otóż to. Produkt zarabia, tak, ale ty masz wejściówkę. Dobra, będziemy rozdawać na koniec w takim razie. Możemy sobie narzekać na szczegóły techniczne, legacy, ale jednak produkt zarabia i biznesu to niezbyt interesuje, że jest to stary i zastany kod. W zasadzie każdy produkt, który zarabia na siebie, który w pewnym momencie nie będzie odpowiednio rozwijany, stanie się legacy. No to może tak na początek tło dla przypadku, który chcemy tutaj w tej prezentacji skonteneryzować. Mamy bardzo duży dług technologiczny, praktycznie już nie do spłacenia. Chcemy to przepisać jakimś nowym, fajnym, shiny frameworku. No ale ktoś dalej to musi utrzymywać. Pewnie nikt nie chce. Jeżeli ktoś uważa, że projekt, który jest rozwijany 5 lat, przepiszemy w rok, to się grubo myli. No to trzeba wypracować jakiś kompromis. A z drugiej strony, jakie mamy oczekiwania wobec współczesnego oprogramowania? W pierwszej kolejności oczekujemy niezawodności, zatem musimy mu dostarczyć monitorowania, bo najgorszą rzeczą, jaką może być się dziać z oprogramowaniem, to jest, że działa i zwraca błędne dane. Nie chcemy, żeby klient potencjalny, który widzi jakieś ważne dane finansowe, zobaczył je w błędne. Już lepiej niech aplikacja nie działa, niż zwraca błędne dane. Chcemy, żeby aplikacja w razie możliwości podjęła się jakiejś próby samonaprawy, chociażby przez prosty restart. Chcemy mieć odtwarzalne buildy. Musimy doprowadzić do sytuacji, w której kod przetestowany przez QA, skompilowane dane binarne są identyczne, te przetestowane i te uruchomione na produkcji. Kolejnym punktem jest dostępność. Chcemy mieć pewnym, oczywiście rozsądnie w ramach budżetu, którym dysponujemy, odporność na awarie naszej infrastruktury. Jeżeli to możliwe, chcielibyśmy, żeby nasza aplikacja się skalowała wzwyż przy zwiększonym chwilowo ruchu oraz serwisowalność. Nie wiem, czy to już poprawne słówko po polsku, serwisowalność. Czyli po prostu chodzi o to, żeby dało się to jeszcze jakoś rozwijać, prosto wdrażać pracowników. Chcemy mieć jakąś automatyzację, może i testy automatyczne, no, testy i legacy, coś tu nie pasuje. I mała ciekawostka, założenia te, o których tu mówię, nie zmieniły się prawie że od połowy wieku. Dosłownie te trzy słówka to jest fraza, która jest gdzieś zawarta w jakimś publikacji naukowej opracowanej przez IBM-a pół wieku temu. To się nic nie zmieniło do dzisiaj, dalej walczymy z tymi samymi problemami od 47 lat. No to w takim razie mamy legacy, które nam generuje mnóstwo problemów. Zamknijmy ten śmietnik w jednym obrazie. No analogia nie jest przypadkowa, bo pakujemy wszystko do kontenera. Zacznijmy sobie od małej takiej checklisty, w jaki sposób skonteneryzować aplikację. Jeżeli by to była nowa aplikacja, no to bierzemy tutorial pierwszy z brzegu, pasujący do naszej technologii, kopiujemy tamte rozwiązania i wszystko gra. Ale jeżeli aplikacja już jest stara,
mamy wypracowany jakiś build chain, przez lata nagromadziła się mnóstwo haków, musimy tą migrację wstępnie zaplanować i przeprowadzić od A do Z. No, nie da się uruchomić tak starego, dużego projektu tak z dnia na dzień bez przeniesienia wszystkich zaleciałości, które się nazbierały przez kilka lat. Zatem zaczynamy od podzielenia naszego projektu na poszczególne obrazy. Przypadek może i trywialny, ale nasza platforma obsługująca kasyna składa się z prawie 30 repozytoriów, z czego jest to mieszanka. Niektóre aplikacje to są nowe mikroserwisy, napisane niedawno, świetnie udokumentowane, a z drugiej strony mamy jeszcze kawałki, z którymi walczymy, kawałki monolitów. I po pół roku pracy z tym, ja do dzisiaj mam wątpliwości, czy podział, jakiego dokonaliśmy, jest poprawny. Więc nie jest to trywialny przypadek. Możemy to podzielić na trzy takie sposoby, w jaki aplikacje da się podzielić, ponieważ w przypadku monolitu zazwyczaj z wielu repozytoriów generujemy jeden obraz wynikowy Dockera. Sytuacja idealna, ponieważ po prostu mamy jeden obraz, którym zawsze zarządzamy. Jeden obraz, jedna wersja. Co prawda każda zmiana na którymkolwiek z tych repozytoriów generuje nowy obraz, bo jest to znowu nowy artefakt wynikowy, ale zarządzanie tym jest dosyć proste. Na odwrót zaś z jednego repozytorium generujemy wiele artefaktów. Sytuacja o tyle podobna, że znów jedna zmiana generuje nam ogrom obrazów. No i trzecie możliwe, że może się to wymieszać. Wiele repozytoriów generuje wiele obrazów, już mamy n razy m obrazów przy każdej zmianie. Już trochę się to robi skomplikowane. I jak dla mnie, przy pracy z legacy, monolit jest zaletą. Wolałbym pracować z monolitem i z mikroserwisami, zwłaszcza jeżeli nie są odpowiednio udokumentowane. A tak to niestety z legacy bywa. Skoro chcemy uruchomić ten sam obraz w wielu różnych środowiskach, musimy w pierwszej kolejności oddzielić ustawienia, jakieś settingsy od obrazu kontenera. Będziemy je następnie wstrzykiwać i mamy na to trzy sposoby. Możemy je wstrzykiwać poprzez podmontowanie pliku, poprzez zmienne środowiskowe albo trzeci sposób, którego pewnie w legacy nikt nigdy już nie zaimplementuje, czyli poprzez system konfiguracji, jakiś Zookeeper, etcd czy coś innego. Skoro jest to stary system, to nikt nie będzie raczej tworzył obrazów bazowych, używał obrazów bazowych bazujących na Alpine Linux. Możliwe, że są to jakieś stare Debiany, CentOSy, nawet pewnie nie już aktualne wersje. Czyli musimy zbudować własne obrazy bazowe. Nikt nam też nie zagwarantuje, że jakaś nowsza binarka zawarta w nowszym systemie nie wysypie nam całego systemu. Zdarza się to. I uwaga, ponieważ te obrazy bardzo szybko narastają, warto ich budowanie zautomatyzować od samego początku, nie czekać z tym. Naprawdę ich ilość rośnie w oszałamiającym tempie, kiedy już duży system zostanie skonteneryzowany. No i jak pewnie sami się domyślacie, nie ma nic lepszego, niż przyjść rano, zrobić jednego commita i patrzeć, jak kaskadowo buduje się 50 obrazów. Ciąg dalszy zatem. Skoro już mamy bardzo dużo obrazów, warto jest zadbać o własny rejestr. Mamy na to sporo dostępnych narzędzi, nie jest to jakiś problem, ale musimy gdzieś te obrazy trzymać. Ważna rzecz dalej, mamy dużo obrazów, musimy jakoś od razu z góry ustalić sobie spójny mechanizm ich wersjonowania, tagowania. To jest przykładowy sposób, którego sami używamy. Widzę tutaj u siebie. Dla release'ów używamy dokładnie tego samego wersjonowania, jakie zastosowaliśmy w Gicie przy pomocy tagów. Do developmentu zapisujemy obraz pod tym samym tagiem. Pod tym samym tag jest haszem commita z Gita. Zatem jeżeli mamy jakiś commit się już zbudował, to nawet jeżeli zostanie ten branch zmerdżowany do innego i na końcu będzie ten sam commit, to już ten obraz został zbudowany, nie budujemy go ponownie. Dla wygody jeszcze aliasem do tego jest
nazwa branża i numer builda. I ostatnie jest, że zazwyczaj taką mamy ustaloną już, że szczyt mastera jest u nas tagiem legacy, który w Dockerze domyślnie to jest, jeżeli wybierzemy obraz i nie zaznaczymy taga, to domyślnie pobiera nam obraz latest. No i ostatnia rzecz, cudowny, chyba najfajniejsza moim zdaniem rzecz w Dockerze, mechanizm kaszowania warstw przy budowaniu obrazu. Ponieważ bardzo zależy nam na powtarzalnych buildach, to zatrzymiemy się tutaj trochę na dłużej. Na pierwszy rzut oka wydaje się to wszystko w porządku. Typowa aplikacja JS-owa, ale czy ktoś widzi, co tutaj jest nieprawidłowego? Co nam będzie w przyszłości stwarzać problemy? Dokładnie. Kopiujemy cały kod przed odpaleniem NPM install. Może wejściówka? Nie chcesz? Nikt nie chce, a już sporo zostało. Zatem przy każdej zmianie kodu kolejne linijki nie zostaną skeszowane. Praktycznie nie zostaje tutaj nic do skeszowania. Pierwsza linijka to jest gotowy obraz, który pobieramy. Druga linijka to są metadane obrazu. Nie, w tym przypadku nie keszujemy praktycznie nic. Jakby to zrobić dobrze? Najpierw kopiujemy same pliki odpowiedzialne za zależności, czyli package.json, package.log.json. Zamieńmy to na każdy inny język, jaki inny sobie wyobraźmy. Chodzi tutaj o IDE, nie o JS-a. Potem uruchamiamy npm install i na żółto zaznaczałem, które warstwy się cache'ują wyłącznie przy zmianie zależności. I ostatnią dopiero linijką jest kopiowanie kodu. Nawet linijka z CMD, czyli jaka komenda będzie wywoływana przy uruchomieniu tego obrazu, przeniosłem wyżej. Nie jest to wymagane, aby ta linijka była na końcu, więc po prostu przenieśmy ją wyżej, żeby się częściej kaszowało. Nadal jest to mała warstwa obrazu, ale jednak warstwa, którą za każdym razem trzeba na nowo przesłać. W tym przypadku, czy ktoś jeszcze pamięta historię JS-ie z leftpadem? Dużo się wtedy działo. Jeżeli tak to zrobimy, nie straszne nam to. Dopóki nie zmienimy pliku package.json, w ogóle nie będzie nam próbował pobrać nowych zależności. Musimy tylko pamiętać o jakichś taskach, które są wywoływane jako post JS-ie, by to były taski w NPM-ie post install. Musimy je niestety przenieść później i wywołać ręcznie. Czyli niestety czasami trzeba będzie zajrzeć do tego kodu. No dobra, mamy już obraz taki JS-a do developmentu. Chcemy to wdrożyć na produkcję. Znów wydaje się to bez zarzutu. Nginx u góry. W którym miejscu to jest? Przy run apk add. Instalujemy Nginx, ładnie się kaszuje na samej górze. Jednak na produkcji interesuje nas przecież tylko wynik ostatniej linijki. Interesuje nas już zminifikowany kod, który powstaje przy wywołaniu run build i nic więcej. A rozmiar obrazu jest dosyć duży. W końcu jest to tylko tekst i to ten sam, który zostanie wysłany użytkowników do przeglądarki. To nie będzie więcej niż kilka megabajtów. Zatem spróbujmy podzielić to na dwie części. Dockerzy nazywają to multi-stage builds. Zostało to niedawno, dosyć niedawna. To jest w ogóle jeden plik Dockerfile. Cały ten obraz wyświetlony to jest jeden plik. W tej drugiej części przy copy kopiujemy po prostu kod, który został wygenerowany w tym pierwszym obrazie. Ma ten mechanizm budowany do Dockera niestety kilka wad. Po pierwsze wykonuje, za każdym razem każdy build wykonuje wszystkie instrukcje po kolei od góry do dołu. A jak widać,
warstwy, jakie się kaszują, są dosyć zróżnicowane. Nie mamy już jednolicie od góry na dół. Górne kaszują się osobno i dolne osobno. I druga sprawa. Tego pierwszego obrazu bez żadnych haków nie jesteśmy w stanie w żaden łatwy sposób zapisać. Już ostatnio widziałem gdzieś na Stack Overflow jakieś rozwiązanie przy pomocy labelek dokładanych do obrazów, ale pokażę Wam trochę łatwiejsze i prostsze rozwiązanie. Też tutaj zaznaczyłem, jak wyglądają rozmiary obrazów wynikowych. Na produkcję wystarczy wrzucić ten drugi obraz. Z ponad 500 MB zrobiło się 20. Deploy będzie trwał o wiele szybciej. No to drugi mechanizm. Montując jeden wolumin, tym razem już to nie jest jeden Dockerfile, będą to podzielone na dwa i będziemy tym zarządzać ręcznie, ale każdy obraz kaszuje się osobno, każdy obraz ma własny tag, który sam mu nadamy, wszystko możemy zapisać i społeczność nazywa ten mechanizm Builder Pattern. Wynik jest faktycznie ten sam, rozmiary obrazów się nie zmieniły, tyle że ręcznie wywołujemy ten dwa razy komendę Docker Build. Kilka jeszcze ciekawostek do buildów. Jeżeli nasz mechanizm buildowania będzie dużo bardziej skomplikowany, nie próbujmy go na siłę pakować do jednego Dockerfile'a. Sam już ten błąd wiele razy popełniłem i nie ma to najmniejszego sensu. Lepiej rozbić nasz proces na wiele mniejszych i ujednolicić je w jakimś wspólnym skrypcie. Może to być nawet Makefile, który mamy dostępny przecież na wszystkich platformach. Jeżeli nasze obrazy bazowe będą wpływać na wiele już obrazów, które po nich dziedziczą, żeby zwrócić na nie uwagę, jest instrukcja onBuild, która przenosi z obrazu bazowego instrukcję na początek obrazu, który po nim dziedziczy. Z jednego miejsca w taki sposób można sterować bardzo wieloma buildami. W Docker Hubie jest bardzo wiele takich obrazów, zwłaszcza dla języków programowania, dla JS-a, dla Pythona, które domyślnie już przekazują do obrazu, który po nim dziedziczy, instrukcje, które byśmy typowo wywoływali, jak poprzednia, która wykonywała kopiowanie package.json-a, npm install i kopiowanie kodu. Dokładnie to samo możemy dodać do obrazu bazowego i w taki sposób obraz pochodny od bazowego to będzie tylko from, jedna linijka. Mamy wykonany już cały build. Skoro mamy już infrastrukturę do uruchamiania własnych kontenerów, to czemu ją od razu nie wykorzystać do budowania tych obrazów? Jest fajny projekcik, który nazywa się Docker in Docker. Polega na uruchomieniu Daemona Dockera wewnątrz kontenera. Wydaje się to na początku trochę nielogiczne. Po co kontener w kontenerze? Ale dla potrzeb budowania obrazu jest to bardzo przydatne. Na kontener możemy nałożyć jakieś limity zasobów, zatem budując obraz wewnątrz kontenera mamy nad tym pełną kontrolę. Możemy go zatrzymać, ubić, cokolwiek. Wyeliminuje to także kolizję na tagach, ponieważ jeżeli byśmy budowali nowego mastera i oznaczymy go jako latest, testy nam się wysypią, które też możemy wewnątrz tego kontenera uruchamiać, to na maszynie nam jednak ten obraz zostaje pod tym tagiem. A usunąwszy kontener z daemonem Dockera, usuwamy wszystko. Zatem mamy w pełni odtwarzalne środowisko buildów. Zawsze zaczynamy od zera. Z tym, że jeżeli nie budujemy obrazów na jednej maszynie, to dla potrzeb kaszowania musimy poprzedni, wcześniej, ręcznie pobrać i użyć flagi cache from. I nie wiem, czy nie zwróciliście na to uwagi, ale metoda ta jest bardzo podobna do wielu innych. Chociażby do obrazów maszyn wirtualnych na AWS-ie, Google Cloudzie, Vagrant. LXC jest nawet przecież także kontenerem, tylko tworzy kontenery podobne do pełnych maszyn wirtualnych. Ale to nadal są kontenery,
nadal bazują na obrazach. Możemy budować obrazy. Fajne wspomnienie, mogę wspomnieć tutaj o narzędzie Packer, które jest w stanie wytwarzać obrazy dla właśnie maszyn wirtualnych, dla wielu różnych providerów. Głównie można przy pomocy tego tworzyć obrazy dla AWS-a, VirtualBox-a, Vagranta. No to skoro mamy obraz już zbudowany, chcielibyśmy go gdzieś uruchomić. Ale najpierw musimy wybrać sobie narzędzie do orchestracji. Wszystkie są. Pierwsze z góry, takie, wypieniłem tutaj tylko najpopularniejsze, bo ostatnio namnożyły się już niesamowicie. Pierwsze z góry to Swarm, wytwarzany także przez twórców Dockera. Do definicji deploymentów używamy w tym plików Docker Compose, zatem nie musimy ich tworzyć już osobno do developmentu i produkcji, ale z drugiej strony ma on opinię niezbyt stabilnego, z funkcjami, funkcjonalnością też trochę odstaje od pozostałych. Zatem następnym jest już dosyć dojrzały projekt Kubernetes, zapoczątkowany w Google. Ma więcej feature'ów, no ale Swarm ostro ich goni, więc kto wie, co będzie w przyszłości. Ale wsparcie dla Kubernetes od społeczności jest po prostu niesamowite. Bardzo popularne narzędzie ostatnio, no takie jak to hype na nie się ostatnio. Społeczność głównie wspiera deploy Kubernetes na AWS-ie, a z drugiej strony mamy Google'a, który swoim Google Cloud Container Engine udostępnia nam hosted Kubernetes w ich cloudzie. Dostajemy wszystko na tacy, wszystko działa od razu, tylko jedna wada, moim zdaniem, chyba nie ma więcej. Dostęp do klasta możemy udostępniać tylko kontom Google'owym, zatem nie możemy już tego zintegrować w własnej jakiejś LDAP-owej infrastrukturze. I ostatnie rozwiązanie z tych, które ja tutaj wybrałem jako najpopularniejsze, Amazon EC2 Container Service, w skrócie ECS. Standardowo jak to na AWS-ie, wygodniej konfigurowalnie, ale jest to rozwiązanie kompletnie inne od pozostałych. Migracja tego w przyszłości na własną infrastrukturę może być dosyć bolesna, niekompatybilna z pozostałymi w ogóle. Jedynie ideowo rozwiązania trochę inaczej się nazywają, ideowo nadal pozostają te same, więc migracja w przyszłości jest absolutnie możliwa, tylko będzie trzeba było te wszystkie konfigi przepisać na nowo. Jeżeli zamknięcie się Wam całkowicie na AWS-a nie przeszkadza, to ECS jest jak najbardziej także polecanym rozwiązaniem. To checklista numer 2. Mamy obraz, chcemy go uruchomić. Mamy już narzędzie orchestracji, ale o co jeszcze musimy zadbać przed uruchomieniem się tego obrazu? Serwisy naturalnie się ze sobą komunikują, więc jak to legacy bywa, najprawdopodobniej było to uruchomione raz na jednej maszynie. Nikt nie pomyślał o tym. Często kto nie widział już zahardkodowanych localhostów gdzieś w settingsach. Musimy niestety po łokcie się zagłębić w ten stary kod i przejrzeć go w poszukiwaniu takich kwiatków. Warto jest spisać tą dokumentację, jeżeli jej nie mamy, ponieważ w narzędziach orchestracji komunikację między serwisami musimy bardzo wyraźnie oznaczyć i skonfigurować. Zaleta jest taka, że każdy serwis ma własny zestaw portów i kolizji już w tym momencie nie oświadczymy. Nie musimy uruchamiać ich na osobnych. Skoro mamy spisaną już komunikację i tak tam zaglądamy, to może sprawdzimy także, czy serwisy między sobą nie mają jakiejś zależności, czy jeden serwis nie wymaga drugiego do jego uruchomienia. W prosty sposób możemy doprowadzić, że kontener najpierw sprawdzi, czy kontener zależny istnieje i dopiero wtedy się uruchomi. Ale mała uwaga jeszcze tutaj. Narzędzia do orchestracji nie mają praktycznie żadnych funkcji wymuszających kolejność uruchamiania się kontenerów. One zostały już tak stworzone by design. Kontenery mają się uruchomić wszystkie i my nie znamy kolejności, w której się uruchomią, więc musimy to jakoś
So, jest już kilka do tego narzędzi, małych skryptów, żeby w momencie startowania kontenera poczekał na inne. Kolejną rzeczą są limity zasobów. Do tej pory po prostu, jeżeli kod był uruchamiany na naszej, myśmy sami zarządzali maszynami, na których ta aplikacja była uruchomiona, no to brakowało zasobów, to żeśmy zwiększali. Ale w tym momencie mamy klaster. Narzędzie do orkestracji samo chce nam uruchamiać te serwisy już na poszczególnych fizycznych nodach. Zatem potrzebuje informacji, ile taki serwis potrzebuje zasobów. Kubernetes i ECS wyróżniają w tym przypadku soft i hard limit. Soft limit to jest, ile serwis wymaga minimum, a hard limit to jest, ile maksymalnie możemy mu tych zasobów dać. I jeszcze jedna rzecz, na której się już tutaj przejechałem. Autoscaling nodów bez limitów zasobów w ogóle nie działa. Domyślnie na przykład Kubernetes przydziela dla każdego serwisu chyba 10% CPU. Dostałem ciekawe zadanie na początku, kiedy konteneryzowaliśmy nasz serwis. Pytanie proste. Ile to będzie kosztować? No to padłem na pomysł. Uruchomię naszą aplikację 30 razy na klastrze. Włączę autoscaling i zobaczę, ile to zajmie zasobów. No, nie ustawiłem limitów, zatem Kubernetes spróbował mi to uruchomić wszystko na zaledwie kilku maszynach. Cały klaster się wysypał dokumentem. Zatem musimy z góry już ustalić te limity. Kolejną rzecz jest storage. Rzecz trudna w każdym praktycznie środowisku rozproszonym. Najlepiej by było ograniczyć nasze aplikacje, żeby były bezstanowe, no ale każdy by tak chyba chciał, a w końcu pracujemy z legacy. Jeszcze do tego tematu wrócimy, bo on jest bardziej... będzie trochę bardziej go rozwinę. I ostatnią rzeczą w tym jest skalowanie, no ale skalowanie, legacy, trochę się to wyklucza. Z drugiej strony, jeżeli poprawnie ogarniemy temat storage'u, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby naszą aplikację skalować, a skalowanie w podobny sposób jak skalowanie w narzędziach orkestracji jest realizowane high availability, więc małą ilością pracy możemy doprowadzić do tego, że nasza aplikacja osiągnie wymarzone przez wszystkich ileś dziewiątek SLA. No ale zdarza się, jak ostatnio OVH, AWS-owi już też się kilka razy zdarzyło, zdarzają się awarie. Na pewno tego nie unikniemy, ale możemy się na to w pewien sposób zabezpieczyć. Skoro mamy klaster, w przyszłości możemy go rozproszyć na wiele datacentrów, to czemu nie przygotować tych serwisów tak, aby były w pewien sposób, oczywiście w ramach naszych finansowych zasobów, na to odporne. Jeżeli nasz klaster będzie się skalował także w dół, to zajdzie taka możliwość, że procesy będą przerzucane między fizycznymi nodami. Zatem jest taka możliwość, że jeżeli mam przed skalowaniem w dół tego procesu mamy uruchomiony w klastrze 1, to w zależności jak go skonfigurujemy, przez pewną chwilę będziemy mieli 0 albo 2, ale nie mamy gwarancji, że to zawsze będzie 1. Zatem musimy zadbać o kilka rzeczy. Pierwszą to są health checki. W narzędziach orkestracji na każdy pojedynczy kontener możemy nałożyć takie, żeby scheduler, czyli proces wewnątrz orkestratora, wiedział, kiedy dany proces jest gotowy na przyjmowanie ruchu. Jeżeli je będziemy skalować, to load balancer nie prześle nam ruchu do kontenera, który nie jest gotowy na jego przyjmowanie. Jeżeli jego inicjalizacja trwa kilka minut, to przez te kilka minut ruchu nie będzie absolutnie dostawać. Health checki też spowodują, że jeżeli w danym kontenerze zajdzie jakiś problem, to scheduler go zrestartuje. Znowu przypomnę o limitach, bo w razie awarii infrastruktury scheduler nie uruchomi nam więcej procesów na danej maszynie, niż ta maszyna jest w stanie przyjąć. Kolejną rzeczą, która w zasadzie pokrywa się z tym, co wcześniej powiedziałem, jest proportional scaling.
Wspominałem o tym, że może nie ma gwarancji, że będziemy mieli jeden proces. Możemy mieć albo dwa, albo zero w pewnych momentach. Tylko taką mamy gwarancję. Ale możemy to skonfigurować. Jeżeli będziemy skalować, ewentualnie jeżeli będziemy je już aktualizować, w jaki sposób ma wykonywać aktualizację tych kontenerów, w jaki sposób ma je skalować. Czy ma je przełączać jeden po drugim, czy może przełączać dwa, czy musi wyłączyć najpierw wszystkie i potem włączyć wszystkie naraz. Możemy to bez problemu skonfigurować, ale należy na to zwrócić uwagę, bo jak to legacy, możliwe, że nie będzie na to odporne. Skoro scheduler nam jest w stanie nam i będzie to na pewno robić, czyli wyłączać nasze procesy, musimy sprawdzić, jak one się zachowują w przypadku otrzymania sygnału terminacji. Jest też w konfiguracji wartość dla każdego kontenera, ile scheduler będzie czekał, zanim go killem ubije. Zatem musimy tego dopilnować. No znowu kolejne, nie chcemy zaglądać do tego kodu, ale w tym przypadku niestety musimy. Health-checki mają też opóźnienie. Zazwyczaj jest to około 10-15 sekund, więc może się zdarzyć, że ktoś, jakiś klient na frontendzie już tą jedną 500-kę zobaczy. No ale skoro mamy gwarancję, że ten proces za chwilę zostanie ponownie uruchomiony, to możemy się zastanowić nad jakąś polityką ponownego wysłania tych zapytań. Możemy spróbować ze 3 razy i dopiero jak trzecie się nie powiedzie, wyświetlić klientowi duży czerwony napis error, z którym na pewno przybiegnie do nas z płaczem. Ale musimy się upewnić nad jedną rzeczą. Czy ta 500-ka, jeżeli to będzie naprawdę awaria naszego procesu, nie spowoduje jakichś zmian w bazie, bo jeżeli frontend nam będzie ten request wysyłał kilka razy, a klient kupuje jakiś przedmiot, no to co, kupimy mu go 3 razy, zanim dopiero zobaczy error? Zatem musimy na takie rzeczy zwrócić uwagę. No ale to jest taka, niekoniecznie w legacy będziemy się chcieli w to bawić, ale jest to możliwe. Zatem w taki sposób stworzyliśmy sobie już jakiś zalążek high availability. Jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że nasza aplikacja sama się będzie naprawiać, poprzez skalowanie będzie odporna na jakieś awarie infrastruktury. No ale została nam jeszcze jedna sprawa. Chcemy doprowadzić, że aplikacja się skalowała, czyli musimy ogarnąć temat storage'u w środowisku, które jest uruchomione na klastrze. Najlepiej pasują tutaj oczywiście rozwiązania cloudowe. Tutaj wymieniłem AWS-owe, ponieważ pewnie są najpopularniejsze i większość się z nimi spotkała. Najlepszym storage'em do zastosowania w klastrze jest Object Storage. Po lewej wymieniłem te łatwe do wdrożenia i po prawej te trudniejsze. Najprostszym oczywiście są serwisy zgodne z Simple Storage Service AWS-a, czyli Object, formalnie to się nazywa chyba Object Storage. Z drugiej strony taki Object Storage jest to trochę cięższe, ale wcale nie trudne, jak tutaj napisałem. Możemy taki storage samemu uruchomić we własnym klastrze. Jest do tego kilka narzędzi. Bardzo fajnie się to replikuje, jest odporny na właśnie awarie pojedynczych maszyn. Ale pewnie jak to stara aplikacja, pewnie używa też jakiegoś, nawet nie stara, każda aplikacja w dzisiejszych czasach prawie że używa SQL-a, jakichś baz relacyjnych. No to znowu mamy rozwiązanie z jednej strony cloudowe, Amazon RDS, które w teorii oni nam gwarantują jakiś uptime, a z drugiej strony znowu możemy wykonać to sami. Bazy takie jak MySQL, Postgres wspierają hot standby, czyli uruchamiamy kilka baz danych, które działają jako master, jedną bazę danych, która działa jako master oraz kilka baz danych, które działają jako slave. Master się do tych slave'ów replikuje. Jeżeli master przestanie działać, jeden z tych slave'ów automatycznie przyjmuje rolę mastera. Mamy bazę, jej normalnie jak nam wypadnie baza danych, to jest to tragedia, nie działa nic. W tym przypadku slave przejmuje rolę mastera i jak master wstanie, to on przejmuje rolę slave'a. I znowu ściągnie sobie zmiany, które
zostały wysłane do nowego mastera. Kolejnym storage'em są takie bazy, które już są przygotowane na, scale, na skalowanie typu Redis, Mongo, Elasticsearch. Ich uruchomienie we własnym klastrze jest po prostu proste. Ostatnią rzeczą i chyba najtrudniejszą w storage'u jest zapis do fizycznych file systemów. Zazwyczaj mamy dostępne wyłącznie tryby read-write-once i read-only-many. Zatem wolumin jeden możemy podłączyć albo do zapisu do wyłącznie jednego kontenera, albo wyłącznie do odczytu do wielu kontenerów. Ten drugi mechanizm zazwyczaj przydaje się głównie do konfiguracji, ponieważ jeżeli tylko do odczytu, to nic już tam nie będziemy w stanie zmienić. Po prawej wymieniłem projekty, które pozwalają wdrożyć własne mechanizmy replikujących się woluminów, które możemy podmontować pod wszystkie kontenery, lecz nie jest to wydajne rozwiązanie. Naprawdę przy rozproszonych datacentrach potrafi to powodować bardzo duże narzuty wydajnościowe na naszą aplikację. Więc warto się tutaj zastanowić, bo ingerencja w kod i modyfikowanie tego w kodzie, aby użyć object storage, pierwszego z wymienionych, może być o wiele prostsze niż męczenie się od samego początku z montowaniem woluminów. No jak już mówiłem, poprawne ogarnięcie storage'u wystarcza, aby nasza aplikacja w większości stała się skalowalna. Zostają jeszcze czasami jakieś dane logowania, jakieś cache, ale to także jest do ogarnięcia przy pomocy innych projektów, które się replikują. Dla przykładu memcache'a możemy zamienić na Couchbase'a, który w zasadzie implementuje ten sam interfejs, a fajnie działa w klastrze. I w sumie z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo.